Listopad to miesiąc szczególnej pamięci o naszych wiernych, którzy odeszli z tego świata. Wczoraj modliliśmy się za nich na cmentarzu łyczakowskim, dziś na cmentarzu janowskim. Tego wieczoru będziemy modlić się za wszystkich biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, dzięki którym przekazywana jest wiara, którzy budowali Boże Królestwo tutaj na ziemi, którym jesteśmy wdzięczni za to, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Panu, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. Zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za nieunicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. O pasterzu, zgromadź gwiezdnej swej obcasi. Panie Jezu, który na ołtarzu krzyża złożyłeś Ojcu Niebieskiemu najdoskonalszą ofiarę, zmiłuj się nad nimi. Zmiłuj się nad nimi. Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zmartwychwstanie i życie, to wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. I błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus, a światłość wiekuista niechaj świeci na wieki wieków. Amen.